montaż ościeżnicy New Arcus. Do montażu potrzebujemy następujące narzędzia. Piana montażowa, rozpórki minimum 3 sztuki, poziomica krótka oraz długa, kliny, miara, nożyk stolarski, śrubokręt płaski oraz krzyżakowy, kątownik stolarsko-budowlany. Pierwszym krokiem będzie rozpakowanie elementów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy ościeżnicy przed występowaniem wad jakościowych i wymiarowych. Zamontowane elementy z widocznymi wadami nie podlegają reklamacji. Kolejno aplikujemy uszczelkę i przycinamy jej naddatki. Nanosimy klej na łączenia. Złączamy elementy z zachowaniem kąta prostego i skręcamy opaski łącznikiem mimośrodowym oraz skręcamy łącznikami elementy pionowe z poziomymi. Przecieramy opaski od ewentualnego wypłynięcia kleju. Po skręceniu ościeżnicy odczekujemy 30 minut do czasu związania kleju. Umieszczamy zaciski zawiasów. Montujemy zawiasy. W przypadku opasek wykończeniowych również nakładamy klej montażowy oraz skręcamy łącznikiem mimośrodowym elementy poziome z pionowymi. Oczyszczamy mur z pyłów, a następnie osadzamy ościeżnicę w otworze z zachowaniem dystansu od podłogi 2 do 3 mm. Umieszczamy kliny i rozpórki. W przypadku drzwi ciężkich umieszczamy dodatkowo na stałe klin podpierający dolny zawias oraz w górnym rogu, przeciwległym do zawiasu. Poziomujemy ościeżnicę w trzech płaszczyznach. Ewentualne odchylenia od pionu lub poziomu korygujemy przy pomocy drewnianych klinów. Po skorygowaniu odchyleń blokujemy ościeżnicę rozpórkami na wysokości umieszczonych klinów. Sprawdzamy, czy dolna szerokość ościeżnicy jest taka sama jak górna. Zabezpieczamy taśmą malarską elementy narażone na kontakt z pianą. Po wyschnięciu piany odcinamy jej nadmiar oraz usuwamy rozpórki, kliny i taśmę malarską. Z uwagi na izolację akustyczną zaleca się uzupełnić miejsca po klinach pianką montażową. Docinamy na odpowiedni wymiar deskę regulacyjną. Umieszczamy opaskę w ościeżnicy. Skręcamy deski w narożnikach. Umieszczamy wstawkę w otworze, a następnie skręcamy ją ościeżnicą. Opcjonalnie można dodatkowo zakotwić ościeżnicę do muru opaskami przemykowymi. W tym celu należy dobrać odpowiednie kołki w zależności od typu ściany. Nanosimy klej na opaski, a następnie umieszczamy je w ościeżnicy. Aplikujemy silikon w celu zabezpieczenia ościeżnicy przed podciąganiem wilgoci. Tak wyglądają prawidłowo zamontowane drzwi na ościeżnicy New Arcus.